Dobry Dośla, witam w ostatniej części Zagrajmy w Super Contra. Wracamy z powrotem do widoku z boku i naszym celem jest schodzić w dół, w dół, w dół. Ten poziom to przede wszystkim zejście w dół. A tutaj drogę w dół blokuje nam ten przeciwnik, którego żeby pokonać należy kucnąć. Koniecznie musimy kucać, bo jeśli byśmy strzelali na skos, to wtedy byśmy się poruszali w jego stronę, co może być problematyczne, jeśli leci w nas kulka. Ten poziom mi się wydaje łatwiejszy, jeśli się go stara robić szybko. Wtedy jakoś tak mniej przeciwników atakujących z tyłu nas atakuje, bo oni wydają mi się większym zagrożeniem. O ile przeciwko tym trójkom jest stała strategia, która nie stanowi większego problemu, to ci przeciwnicy z tyłu potrafią nam uprzykrzyć życie, przerwać nam na tyle szybki, że plujek zdoby do nas dojść i nas opluć. Ale to już ostatni. Teraz czeka na nas przekopywanie się w dół po jajkach tych zielonych. Musimy strzelać w dół i strzelać w dół i strzelać w dół. A strzelanie w dół dalszą ścieżkę nam otworzy. Tutaj najważniejsze jest posiadać broń opartą na karabinie maszynowym, czyli M albo S. Posiadanie F, czyli tego co wybucha, albo lasera, to jest tragedia i przekopywanie się przez to z tymi pojedynczymi pociskami jest naprawdę ciężkie i upierdliwe. Spreadgun jest tutaj idealnym wyjściem, strzela szeroko, robi sporo miejsca, przez które możemy przejść. No i w końcu się przekopaliśmy i możemy ruszyć dalej. Gdzie musimy atakować takie jakby jajca, które wypływają obcych. Najpierw atakujmy obcych, a dopiero potem mamusię. Tutaj tak troszkę kombinuję, żeby nie oberwać, tak żeby nie schodzić na dół, strzelając na skos. Obcy się pojawiają dopiero wtedy, kiedy jesteśmy na tym samym poziomie. No tutaj niestety nie mogłem tej sztuczki zrobić, ale na szczęście udało mi się bez żadnego problemu nie zginąć. A tutaj strzelanie na skos jest wręcz niezbędne. Nie wyobrażam sobie, jakbym to zrobił, jednocześnie unikając kosmitów z obu stron. Tylko przy takim strzelaniu trzeba uważać, w końcu jeśli strzelamy na skos, to wiąże się to z tym, że się poruszamy, a jak się poruszamy, to nam to grozi. Tutaj niestety trzeba się tak wepchnąć. Stanięcie dosyć blisko jajka powoduje, że nad nami wyskoczy obcy i możemy ruszyć dalej, jak już ich pokonamy. Dwójka w jednej linii, żaden problem. Taktyka kapitana bomby. No dobra, sięgnę tutaj, nie sięgnę, tam raz trochę wsuwa. Nadal nie sięgnę. Jednak muszę skoczyć na dół i sobie poradzić z dwoma jajcami pomiędzy nami. No, ale jakoś się udało. No i teraz przyszedł czas na jednego z łatwiejszych pozów w grze. Strzelamy do góry, strzelamy do góry, strzelamy do góry, strzelamy do góry. Jeśli mamy spreadguna, to po prostu tyle wystarczy. Jeśli mamy coś innego, to wtedy musimy eliminować zarówno kropelki, które by do nas przypełzały po podłodze, jak i również te miny latające czerwone. Mam idealną broń, więc może do tego sprowadzić, po prostu pod nim stoję i strzelam, rat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 
A jeszcze tutaj dodatkowo wypadałoby atakować bossa. Ale już bossa atakować nie muszę, jako że jest pokonany i możemy ruszyć do kolejnego finałowego poziomu w tej grze. Jest to bardzo uśmiechnięty i radosny poziom. Zobaczcie tylko, ile zadowolonych, śmiejących się mordek. Jednak niestety musimy ściągnąć im ten uśmiech z pyska, bo jeśli ich nie zestrzelimy, to wtedy będą puszczać w nas miny. Tylko te mordy, co się ruszają, mają jakiekolwiek znaczenie. Jak się nie ruszają, to wtedy niestety nie mają hitboxa, ale one też na szczęście nie strzelają. Chodzi głównie o te, co są tak na granicy ekranu. Może mi się uda złapać tą R-kę, zawsze to dodatkowe życie i... zniknęła zanim udało mi się złapać. No to lecimy dalej, do sekcji platformowej, gdzie jest pełno dziur. Ten skok jest naprawdę ciężki do wykonania. Naprawdę trzeba tutaj porządny kawał drogi pokonać, żeby przeskoczyć. Strzelanie na skos to jest tutaj nasz drugi najlepszy przyjaciel zaraz po skakaniu. A ta dziwaczna morda wystająca z ziemi, to jest właściwie wieżyczka, tylko trzeba odpowiednio blisko do niej dojść, żeby się aktywowała, a kiedy już się aktywuje, to trzeba uważać na pociski. Bo niestety najpierw widzimy przeciwnika, a dopiero potem, gdy jego zachowanie jest przespawane przez konsolę, to dopiero wtedy możemy go niszczyć. Mordkami jest o tyle łatwiej, że kiedy już są aktywne, to wtedy przynajmniej się ruszają. Tutaj wspinaczka nie jest szczególnie problemowa. Właśnie te wieżyczki są gorsze. Nawet w trybie dla dwóch graczy jakoś idzie pomimo zabójczej kamery. No zdychaj tu, Morto, zdychaj! No, zdychła. Ten skok również jest problematyczny. O, tutaj to mi się wspaniale udało, dokładnie cel do piksela. Bo nie dość, że trudny skok, to jeszcze mi się przeciwnik wpakował. No cóż, ale na szczęście udało mi się z tego wybrnąć idealnie. No i jakoś też tak trochę szkoda, że ta bomba raczej żadnego przeciwnika nie załatwiła.
Podczas tej sekcji sufit regularnie spadał na głowę. Na szczęście na takiej wysokości, żeby nas nie zwiódł. Tylko za każdym razem, jeśli kiedyś się podnosi, to wtedy pojawia się bąbelki. I to jest właśnie zachęta do tego, żeby poruszać się taką w miarę sprawnie. Bo jeśli nie, to po prostu będziemy się uchylać z tymi bąbelkami. Tutaj mamy sekcję platformową, przy czym sufit nie śpi. Jeśli nie mamy pewności, czy zdążymy zrobić skok zanim sufit na nas spadnie, to lepiej poczekajmy chwilę. A ci przeciwnicy to cały czas muszą się pojawiać. Na szczęście ich sufit też dotyczy, więc nie ma tak, że jeśli my nie możemy przeskoczyć do nich, to oni mogą wyskoczyć do nas. Na szczęście nie. Jak stoimy sobie na platformie, to jesteśmy całkowicie bezpieczni, chyba że pozwolimy jakiemuś bąbelkowi spaść. No i trzeba się liczyć, że jak bąbelek jest w suficie, to go nie zastrzelimy. No dobra, sufit już nam nie spada, zamiast tego spadniemy my na dół, żeby dojść do finałowego bossa gry Super Contra, znanej również jako Super C, znanej również jako Probo Protector 2. Nie wiem, ile tytułów ma ta nazwa, później ktoś będzie szukał i pozycjonowanie zepsuł. Podchodźmy tutaj za blisko, bo oberwiemy. Tutaj, gdzie stoję, jest wręcz idealne miejsce, żeby było bezpiecznie. Mam spread gun, więc ta broń to będzie łatwizna. Wystarczy po prostu strzelać w prawo na skos, do góry i tyle. Po prostu idę i strzelam, najwyżej co jakiś czas strzelę w coś do tyłu, chociaż tak za bardzo potrzeby nie ma, to do nas nie pójdzie. Chyba planowana strategia to było wskakiwanie na ten spawn, ale no nie wiem, wystarczy po prostu chodzić w bossa i w niego strzelać. I mniejszym pokonaliśmy grę Super Contra! Moim zdaniem fantastyczną produkcję na NES-a, chociaż nie wiem, czy to trudno. To co widzieliście, przejście tej gry pierwszy raz w moim życiu bez zgonu, to jest owoc wielu intensywnych ćwiczeń. Specjalnie dla was. Dziękuję. Teraz już zostały tylko napisy. No chyba, że ktoś jest bardziej nadpobudliwy. No to wtedy może po napisach od razu odpalić grę jeszcze raz z zachowanymi wciami albo nie, w zależności od tego, czy przytrzymuje przyciski. To chyba jest jakiś kod, tak się liczy. I to chyba też zależy od wersji językowej. Dziękuję, że byliście ze mną do samego końca i do widzenia.